zarówno Anię, jak i mnie Mateusz Grzesiak niesamowicie inspiruje. Jest dla nas takim guru rozwoju osobistego. Przede wszystkim dlatego, że jest trenerem międzynarodowym, a że zbudował sukces przez duże S, zdecydowałyśmy, że jest to odpowiednia osoba, aby rozpocząć nasze pierwsze szkolenie właśnie teraz, 9 grudnia. To co? Zaczynamy! I naprawdę bardzo motywujące. Bardzo nam się podobało. Jestem na pierwszym takim szkoleniu i na pewno będę wracać. Można słuchać. Proste przykłady, które można wprost zastosować do życia codziennego i przeniesienia to na własny biznes personalny. Polak potrafi. Idźcie po znacznie więcej, podnieście poziom swoich ambicji, uczcie się najlepszych narzędzi z zakresu psychologii oraz zarządzania, żeby konstruować siebie w życiu osobistym i zawodowym. Po pierwsze zacząć myśleć w międzynarodowy sposób, a nie tylko polski, czyli uczyć się systemów zarządzania z Holandii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i zdobywać większą mentalność z punktu widzenia międzynarodowego. Po drugie, uwolnić się od starych polskich przekonań związanych z finansami, ze szczęściem, z przypadkowością w kontekście funkcjonowania i trzy, uczyć się nowoczesnej psychologii oraz narzędzi z zakresu nauk zarządzania. Pierwszy raz, więc teraz jestem pod wrażeniem. Mógłbym to zarekomendować dalej, bo naprawdę dają takiego hopa, takie szkolenia. Bardzo się nam podoba, bardzo nas motywuje, bardzo do nas dociera. Fajna wiedza, praktyczna. Mateusz otwiera oczy na pewne rzeczy. Grzesiak jest moim guru i jak najbardziej wszystko, co uczę się, wprowadzam w biznes. Wiedzę, a drugie to jest nadzieja, moim zdaniem, także może być lepiej. Praktyczne rzeczy, które można stosować w życiu codziennym. Energia niesamowita, power. Sukces każdego człowieka powinien zaczynać się w nas samych, bo tylko wtedy, kiedy odkryjemy się sami przed sobą, zaakceptujemy się i pokochamy się, to jesteśmy w stanie odnaleźć to, co jest naszym darem, co jest naszym potencjałem, a każdy człowiek to ma. Widzieć więcej, rozumieć więcej i nie bać się. Tak? To jest pierwsza podstawowa sprawa, że ludzie zawsze sobie zadają pytanie, czy jestem w stanie to zrobić, a nie jak to jestem w stanie zrobić. Także to jakby od tego trzeba zacząć. Przede wszystkim przez networking możemy rozwinąć naszą karierę, jeżeli pracujemy w firmie. Możemy zmienić środowisko poprzez networking. Możemy nagle przebywać wśród ludzi, którzy będą nas ciągnęli w górę. Będziemy mogli się dzięki nim rozwijać, uczyć się o nich, tworzy się taki mastermind. Możemy też przez networking rozwijać nasz biznes, pozyskiwać klientów, partnerów biznesowych. Zapraszam Was wszystkich serdecznie na Business Explosion, który odbędzie się 5 maja w Londynie. Cześć!